Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Blefox i dużo osób ostatnio pod moimi filmami pytało się, jakie fangamy FNAF-a polecam i które spodobały mi się najbardziej. Więc postanowiłem na was stworzyć top 10 fangamów z Fantasy Freddy's, które mogą ci się spodobać. Miejsce 10, Jolbies. Jest to fangame, który posiadał wiele odsłon, fangame, który posiada bardzo ciekawą mechanikę gry, bo musimy co najmniej patrzeć w trzy różne miejsca. Na przykład w ostatniej części, którą grałem, musieliśmy kontrolować wentylację i skupić się na dźwiękach, które właśnie one wydawały i jeszcze musieliśmy zmagać z innymi mechanikami animatroników. I jeszcze co było najciekawsze, pomiędzy nocami były nie cutscenki, nie filmy, tylko przechodziliśmy przez lokacje i mieliśmy różne wyzwania z różnymi animatronikami. Jeśli ktoś ma ochotę na wyzwania i na przeżywanie tego samego co ja w nocy 6, serdecznie polecam ten fangame. Jeszcze ten fangame podczas gry miał bardzo ciekawy sposób utrudnienia nam gameplayu i wraz z kolejnymi odcami pojawiały się nawet na kamerach różne reklamy, które miały pomóc animatronikom w dopadnięciu nas. I jeszcze na dodatek, większość z tych reklam nawiązywało do innych fangame'ów z FNAF-a. Ale cała mechanika gry, jak i gameplay moim zdaniem jest naprawdę świetny. Miejsce 9. One Night at Flamtis. Jest to jeden z bardziej dopracowanych fangame'ów z FNAF-a i jest to fangame, który moim zdaniem nie posiada zbyt bardzo ciekawej fabuły, lecz jest bardzo ciekawo zrobiony w wersji kreskówkowej i jest to fangame, który posiada dwie części. Moim zdaniem akurat z tych dwóch części bardziej polecam drugą część właśnie tego fangame'a, bo moim zdaniem tam mechanika gry jest o wiele bardziej ciekawsza. I moim zdaniem mechanika samych postaci jest bardzo dosyć ciekawa, a najbardziej zaciekawia mnie klauna, który wychodzi z niewiadomego miejsca w naszym biurze i musimy wyłączać światło. I ta mechanika jest jedną z moich najlepszych, który mógł wymyśleć ten fangame. Miejsce 8. One Night at Freddy's 3D. Jest to przerobiona pizzeria SNAF 1 w wersji 3D i możemy zobaczyć na kamerach, jak animatroniki rzeczywiście się poruszają, mechanika animatroników, jak nas zabijają oraz sam nawet game over jest dosyć bardzo ciekawy. Ja przy tym fangame, mimo to, że grałem w niego już bardzo, bardzo dawno temu, to mimo to dalej pamiętam, że świetnie przy tym fangame się bawiłem, ale na najtrudniejszym trybie trudności nie jest to gra dla osób o słabych nerwach, ponieważ Foxy tutaj potrafi bez żadnego uzasadnienia wyjść nam do biura i nie możemy nic kompletnie zrobić, lecz nawet co mi się spodobało, same dźwięki niektórych animatroników informują nas o tym, jak animatroniki są daleko od naszego biura. Na przykład jak Foxy się zbliża i słyszymy jego kroki, to mamy zaledwie niecałe 2 sekundy, aby zamknąć drzwi po lewej stronie. Miejsce 7. Final Night. W tym fangame musimy zmagać się w różnych ciekawie stworzonych miejscach i bardzo mnie zaciekawiło w tym fangame animacje niektórych animatroników, a najbardziej do gustu wypadła mi się czwarta część tego fangame'a i najbardziej spodobała mi się animacja Spring Bonniego, przy której wymagane było, aby się nie ruszać i opatrzyć, jak ten animatronik się nad nami nachyla, aby sprawdzić, czy jesteśmy stróżem nocnym, czy też nie. Po chwili animatronik odchodził i jakby gdyby nigdy nic się nie działo. Miejsce 6. Creepy Night at Freddy's. Jest to kolejny fangame FNAF 1 w wersji 3D. Moim zdaniem lokalizacja w tym fangame jest po prostu zrobiona moim zdaniem cudownie. Same animacje animatroników schodzenia ze sceny są bardzo fajne. Podczas grania w tego fangame możemy natknąć się na różnego rodzaju easter eggi i tym podobne. Szczególnie na kamerach możemy zobaczyć, jak animatroniki patrzą się w naszym kierunku. Miejsce 5. Pop Ghost. Pop Ghost był to jeden z fangame'ów, który był bardzo wyczekiwany w swoim czasie i powstał sam Pop Ghost oraz Pop Ghost Arcade i podczas tych dwóch części gry mogliśmy się natknąć na różne easter eggi i tym podobne. Sam Pop Ghost Arcade został stworzony prawdopodobnie bardziej do tego, aby przybliżyć nam fabułę całego fangame'a i pokazano bardzo ciekawe mechaniki blokowania animatroników i pokazano nam zastosowanie drukarki 3D. Główny animatronik w tym fangame'ie drukuje części kostiumu samego Black Rabbita i jakby już uzbierał wszystkie części tego animatronika, to ten animatronik wtedy się materializował i bezlitośnie nas zabijał. Moim zdaniem jest to jedna z najbardziej ciekawych mechanik, jakie udało się stworzyć przez całą historię fangame'u FNAF-a. Miejsce 4. Fight at Freddy's Simulator. Jest to fangame, który na chwilę obecną, kiedy jest nagrywany ten odcinek, cały czas ten fangame jest rozwijany, są dodawane nowe postacie, są poprawiane błędy i ten fangame głównie przedstawia nam świat FNAF-a oczami animatroników. Podczas grania tego fangame'a możemy grać różnymi animatronikami w różnych lokacjach. Twórcy tego fangame'a bardzo się starają, aby tą grę grało się jak najbardziej przyjemnie i żeby była w jakimś tam stopniu interesująca. Miejsce 3. The Host Night at Rachel's. Jest to jeden z fangame'ów Nixona, który moim zdaniem został
został bardzo dobrze wykonany. Istnieje pierwsza, jak i druga część tej gry, lecz w drugiej nie dostajemy rzeczywiście to, co mieliśmy dostawać, tylko dostajemy śmieszne wyzwanie, w które strzelamy do animatroników. Coś, co po prostu niektórzy ludzie uwielbiają najbardziej, czyli strzelanie do animatroników i nie chowania się przed nimi. W samym gameplayu może się pojawić kilka kasynek przygotowanych przez Nixona, które są moim zdaniem idealnie wykonane. W samym biurze możemy napotkać na różne easter eggi lub nawiązania do różnych części FNAF-a i sama mechanika z zamykaniem kurtyny, aby marynetka nas nie zabiła, jest moim zdaniem bardzo trafiona. Pierwsza część posiada swój własny, tym cięższy tryb, w którym widzimy wszystko w innych barwach i nawet sam wygląd animatroników wtedy może się zmienić. Miejsce drugie, Final Set Candies. Powstały trzy części tego fangame'a. Ogólnie fabuła, która jest przedstawiana podczas minigierek i innych kascenek, jest bardzo moim zdaniem interesująca. W częściach tej gry można doszukiwać się sekretów i innych easter eggów. I twórca właśnie Final Fantasy Candies pracuje nad kolejną częścią tego fangame'a. Pierwsze miejsce, The Journey of Creation. Jest to kolejny fangame zrobiony przez Nixona. The Journey of Creation miało swoje kilka wersji, nawet halloweenowe ze Springtrapem, gdzie musieliśmy uciekać z jego własnej lokalizacji i spalić ją. I mogliśmy grać w różne wersje demo, aż do tego momentu, kiedy wyszedł Story Mode. I właśnie podczas The Journey of Creation Story Mode, nie dość, że mamy pokazaną bardzo ciekawą fabułę, to jeszcze na dodatek, każda z nas jest jedyna w swoim rodzaju. Na początku jesteśmy dzieckiem, potem jego matką, potem zmagamy się z animatronikami i na samym końcu z mężczyzną. I z tego co zauważyłem, to w fangame'ie nie jest pokazane, czy dziecko, czy jego matka, czy ktokolwiek z tej rodziny, kim gramy, w ogóle przeżył to całe zjawisko. Oczywiście dom nawiedzają animatroniki i każdy z bohaterów musi się z nim zmagać. Moim zdaniem fangame nie dość, że jest trudny, to jest jeszcze na dodatek bardzo ciekawy. Okej, to na tyle, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że któryś z tych fangame'ów was zainteresuje, a my się widzimy w przyszłych odcinkach. Więc teraz trzymajcie się i... Cześć!